Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Wiesia. Na szczęście dużo się nie wydarzyło podczas awarii. I jesteśmy praktycznie w tym samym momencie. Ciekawe, co to padło. Spotkajmy się w siedmiu kotach i w ogóle będzie fajnie. To morder... Tak! Spotkajmy się w siedmiu kotach. Okej. W której przysiaduje Wien. Tak, do zobaczenia. Okej. Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego to nas wtedy wywaliło, ale... Ale czy ja muszę wszystko wiedzieć? Nie muszę. Ważne, żebym sobie jeszcze zebrał butelkę wody. Drugą butelkę wody, trzecią butelkę wody, ale będę miał wody, a wody... Tu nic więcej nie ma w tej chacie. Tylko woda. Coś będzie fajnego. O, pieprz. No dobra, idziemy stąd. Najlepiej tu i tu. Bo zrobimy sobie tepa do karczmy siedmiu kotów. Chory na bidę jestem, ni. Z tą karczmarką... Graliśmy chyba w karty, już tak. Bywaj. To bywaj, Niunia, bywaj. My mieliśmy się tu z Lambertem gdzieś spotkać, gdzie on jest. A, stoi. Złapiemy jakieś ogłoszenia. Zobaczymy 7 kotów. Kot 1 jest. Kot 2 jest. Kot 3 jest, kot 4 jest, kot 5 jest, kot 6 jest i kot 7 jest. Wszystkie koty obecne. Więc czas pogadać z Lambertem. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Mamy czas, dopiero się odcinek zaczął. Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Kiedyś poznałem pewną kobietę i dałbym sobie kiedyś na nią rękę uciąć i bym teraz był kurwa bez ręki. Dobra, dawaj. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Aidenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu dopiero. Miałeś wytłumaczyć się z morderstwa nadzorcy. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertram Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Spoko. Lambercie. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Bo masz brzydkie cycki. Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami.
Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Rób, co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. Rób, co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie i rasiści! Wiene, co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie Warren! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Neseteart! Zaraza! Ty, bracie, żeś z królami tańczował! To ja ciebie ratuję. A ty takie rzeczy? Wiem, ty się stawiasz. Tyle było z Wien. Całe 4 expa. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Ej, gościu, ja chciałem z tobą w karciochy zagrać. No, jest Lambert. Ej. No wiesz co... Ten cały czarny cysosz to mnie może pocałować. Lubisz sobie popić, co? Chciałem Lambertą zagrać w karciochy, a co? Geralt? Lambert? Eskiel? Baltazar Gąbka? Dobra, gdzie to Faroe jest? Nowigrad. Wyspy Skellige. Gdzie on jest? Ten typek. Wieś Harviken. Ja tu chcę już iść. Dobra, zobaczmy. Zadania. Co to jest za zadanie? Ponicę do kłębka 65. No dobra, udaj się na rower. Nie jest to daleko, idziemy. Załatwmy to, miejmy to z głowy. Kontynuacja tego zadania. Tutaj do wsi Harviken mam teleport. W Yennefer z Wengerbergu na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Nieprawda. Geralt wyruszył na Skellige szukać Hammonda, bo chce zagrać z Lambertem w kart. Tak oto kończymy odcinki dotyczące fabuły ze Skurwielem Juniorem. Jakbyście chcieli zapytać. Czekacie na chętnego do walki? Witaj na naszym turnieju, Wiedźminie. Einar czeka na przeciwnika. Chcesz się z nim zmierzyć?
A dawaj. Cejnarowi, że jestem gotowy. Niech to będzie czysta i piękna walka. Jak już tu jestem. Mam nadzieję, że nie ma pięciu... Kurwa! O ja pierdolę, 83 level. No dobra, on mnie trzy razy sklepie i jest po mnie. Więc muszę go tutaj punktować. I liczyć, że uda go się z tego przez te bloki przedrzeć. Kurwa, alt. Alt. Najgorsze jest to, że fiolki nie działają! Dobra, odnowiło mi się życie, ale to nie jest wcale to. Talent mi się zużył, ale ja mu jeszcze nie zabrałem połowy życia. Dobra, jest połowa. I teraz to jakoś przeżyć, żeby go jeszcze sklepać ze trzy razy. I jeszcze raz. Jeszcze raz, zanim się obróci i obudzi. O, kurde, ostro było. Czasem ten talent na odrodzenie zdrowia się opłata. Przede wszystkim musisz pokonać Grima ze wsi Helmstein na Artskellig i Valgarda, który mieszka pod Kertrolde. Oko stary. Uważaj, że się kręcą po górach. Też wczoraj kupiłeś. 50 expa dostałem za taką ciężką walkę. Dobra, coś tu jeszcze w tej wsi się dzieje? Karczmasz jest. Oj, kowal. Znaczy ten. No to jak już tu jesteśmy, to tego karczmarza załatwmy, nie? Siema. Nieznajomy. Od słonego powietrza chce się pić, co? No mowa. Pokaż, co tam masz, stary druku. Rzucę okiem, co tam masz. Masz piękne karty potworów. I piękne 200 monet, które ja chcę wziąć. I co ty na to? Żeby jeszcze kupić ode mnie drabinę, skóry, jakieś to i świecznik. Pasi? No, super. A teraz daję jakąś karciochę fajną. A jeszcze bardziej chcę się zagrać w karty, najlepiej w gwinta. Powiem wam, chaos taki wprowadziliśmy już teraz w tą grę, że to jest po prostu bajka. Potwory. Złota oblężnicza, Detmold nie bardzo, szpieg, trzy atrapy. Dobra, wymienimy ciebie. Trzy atrapy zostawię, bo zawsze z jakiejś rundy da mi się uciec. Po prostu zagram sobie trzy karty, trzy cofnę. I jakoś ucieknę z tej rundy, nie? Na razie gramy wszystko, co nie jest oblężnicze. Uj. To z tej rundy, moi drodzy, się uciec już nie ma jak z tym deszczem. Z ręki. I? Ten? Dobra, zagramy sobie złocisza. Yes. Jak zabiorę 8, to mam 18. No. A 14, bo jeszcze tamten stracił buffa. Ale on może spasować teraz. Nie spasował. Okej, ma 23. Czyli wyszliśmy z tą kartą do przodu. Bo mamy dalej prowadzenie, a kartę do przodu. 28. Złapy. Jedynkę zagrał. No to gramy dalej na oszustwo kartowe tak zwane. On już zrobi pas. Tak jest. A my sobie z kartą na karcie przewagi wygramy. Plus plus. Teraz nie ma deszczu na szczęście. To dobierzemy Yennefer. Podoba mi się to. No to idziemy w swoją linię.
żywiołak ziemi pasi mi. Idziemy dalej w swoją linię. Pożoga wyczyści wszystko kompletnie, więc nie jestem tu w żaden sposób wystraszony. Zagram jedną ósemkę. Jakbym miał pożogę, to zagra teraz. Jak nie, to cofnę ósemkę. Zagram ponownie ósemkę. Gęsta mgła mi dynda. Więc teraz, jeżeli zostawił sobie coś głupiego na koniec, to niech sobie to użyje. Co tam głupiego masz, przyjacielu? Nic. No i daramy sobie 8. 8. I robimy sobie nagle 100 punktów, nie? Bum, tak, tak z dupy. Tak z dupy robimy sobie 100 punktów. Pyk. 99. Patrzcie, matematyka mnie zawiodła. Tylko 99. Dobra, dawaj jakąś karciochę fajną. Harpia, może być harpia. Coś tu się dzieje, nie? Gdzie ja jestem w ogóle, na jakiejś wyspie, w której się nic nie dzieje, tak? Muszę tam iść. No dobra. Musisz to ten, po którego ja posłucham. Sprawdzimy jeszcze, czy tutaj nic się po drodze nam nie objawi. Nie widzę. Okej. To bierzemy sobie kunek. Tu musimy medytację odpalić. Okej. Tak, moi drodzy, kończymy Skurwiela Juniora, że kręciliśmy się w coś kompletnie innego. Rewelacja. Czysta kroków, można by płotkę wziąć, ale po Skellige się ciężko na tej płotce jeździ. Zdecydowanie szybciej idzie w taki sposób podróżowanie. Mam tylko nadzieję, że tam będzie teleport. No kurwa, co to? Który to ma level? 75. Dawaj go! Fajne. Tutaj coś się kręciło. Halo? Tutaj się coś kręciło. Co to lata? To nie lata, to coś chodzi w dole. Śnieżne wilki. Biały wilk. A ja jestem przecież na potwory strasznie słaby. A one szarżują. Muszę jak najszybciej lifesteala odpalić. Gdzie one są jeszcze? I jeszcze bloki robią, czy co? Naraz się rzucają w pięć. Zaraz zginę, ale będę jaja. Przyszedłem sobie tu na wilczki, tak? Ważne, żeby kupą mnie nie atakowały, bo one są bezczelne, rzucają się w kilka naraz. Dobra, jeszcze jakiś? Dobra. No, parę ich było. Ja sobie chciałem zobaczyć, co to jest, nie? Ej, tu coś jest do zebrania, halo. Halo. Mam cię w pompie. Gościu. Dobra, już się z wilkami nie bawimy. Bo wilki są srogie. Idziemy szukać Hammonda. Hammond. Stary draniu. Gdzie jesteś? W tej wiosce, powiadasz? A co to jest za wioska? Czego chcesz? Jeża. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy.
Modli się. Z tego, co mi o nim mówili, nie wynikało, że jest bogobojny. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą o tym. Kolejny szpice. Wiecie, co robić. Masz. Masz serce, Ankrei. To się nazywa finish him. No i co? Fajny się tutaj weszliśmy w fajny temat. Podobuje mi się tu. Rozkazy Hammonda jakieś, spoko. Tylko to jeszcze nie wszystko, bo tu jeszcze są... kolejni. Jeszcze ktoś? No, tu jeszcze ich kilku, ale to jakieś słabe uszety. Z łukiem taki mocny jesteś, a bez łuku już nie bardzo, co? No, ważne, że jest teleport. Tu jeszcze dwóch lezie. Uwielbiamy to, moi drodzy, ale się tu obłowimy. Wszędzie rozkazy Hammonda. Ale się tu obłowimy, moi drodzy. Zaraz nam się plecak zepsuje. Jeszcze, kurwa, jakiś tu przylot? Stary. Ej, no mieliśmy się tu obłowić na tych piratach, a dni. Kanapki rozdają. Tu miało być przecież. Zajebiście, podobuje mi się to. Dlaczego oni z broni nie noszą przy sobie żadnej? Miało być miło, przyjemnie i bogato. Drzwi zamknięte. No, ma jakiś topór. Tu? Kurwa, tam mam iść. Prawdę. Ajajaj. Dobra, zaraz pójdziemy. Po. Czy zbierzemy, może tu coś będzie ciekawego. No, chcę tego Hammonda załatwić. Spotkać się z Lambertusiem. Wziąć od niego karciochę i mieć temat zamknięty. A tu już łączą te zadania z Skellige, no. Okej. Idź mi stąd. No wyjdź stąd. Kaleko jedno. Okej. To idziemy szukać tej kapliczki. To którędy? Tędy trzeba wyjść. Trzeba wyjść tędy, żeby spotkać Hammonda. Miałem się tak wzbogacić, a tu nic z tego. No. Ojojoj. Co to? To moi przyjaciele! Tylko dlaczego ich tak dużo? To są moi przyjaciele! Oni dadzą mi mutageny. My lubimy tych przyjaciół. My ich lubimy. Oni dadzą nam mutageny. A ja. No nie wszyscy, ale... lepszy rycy niż nic. Dobra, tu nie możemy iść. Później tu nie wejdziemy przez te góry. Doliny. Chowamy mieczyk, udamy przyjaciela na razie. Już bym spadł. Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łupów.
Nie przeszkadzaj sobie. Czego, kurwa? O, kurwa, jaki bysior. Szukam Bertrama Taulera. A coś ty, kurwa, za jeden? Ninja. Znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmok nasze interesy? Pierdolone gildie. Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! O Jezu. Zarazem. Zabiję wam szefa, to zmiękniecie, co? Co to jakieś cwaniaczki? Ja jestem tu odporny na takie wasze umizgi. No patrzcie, od Arda nie padł. Twardy zawodnik. Jeszcze któryś? Tyle było. Karta mu wypadła, Necker. Ale jaja. Tu coś jeszcze jest. Co tu jest? O co tu chodzi? No, podpal. Może Bożek nam coś da. Halo? Podpal. I to też. No, podpal wszystko. Bożek nam nic nie da? Ale tu są skrzynki. A, Bożek dał nam skrzynki. Dobra. Spotkaj się z Lambertem w karczmie nigdzie. Co? A, bo to jest telefon. Się zastanawiałem, skąd tu nagle Lambert się znalazł. O, ale coś tu jest. Przyjaciel od mutagenu. Chodź. Chodź, przyjacielu, chodź. Mutagen. Daj mutagen. Ham. Koza, daj mu tagen. Koza, daj mu tagen. Kozia skóra może być. Kozia skóra może być. Ale nie będę tu kóz zabijał, no bez jaj. Ciekawe, gdzie jest ta karczma, nigdzie. No dobra, czy w tej wiosce ja jeszcze cokolwiek, kiedykolwiek będę miał do roboty, czy ona była tu tylko taką wioską dla zabicia czasu? Zobaczmy, czy tu jest. Możliwe, że tu coś jest w tej wiosce, typu nie wiem co. Jakaś zbroja wiedźmińska, ulepszenie czy coś. No ale przecież nie będę teraz tu każdej tej chaty obszukiwał, nie chcę. Jak tu już wszystkich zabiliśmy, to... To nic złego już mnie tu nie spotka, nie? Najwyżej się zabije jeszcze. To problem. To nic nie ma. Same jakieś badziewia. Dobra, jeszcze to sprawdźmy. Nie. Badziew. Dobra, tu skrzynia, to może w skrzyni coś świeci. Też mi. Rewelacyjne łupy. To są, oni się nazywają bandytami, a w chacie talerze i złamane grabie. To za świeć. Beznadziejna. Dobra. Idziemy od tych nieudaczników. Gdzie jest ta karczma? Nigdzie. No, gdzieś na innym terytorium. W Nowigradzie. Tu jest karczma nigdzie. Ej, jak my tam się najszybciej dostaniemy? Patent. Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly. Onej romantki. Ja tam jeszcze nie byłem. Z tego wychodzi. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskiem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Takiego bardzo starego. Siebie. Dobra, wracamy na trop. Realizacji dalszych zadań.
To ten lichwiarz chyba, tak? Tak, dobra. Ten lichwiarz mnie nie interesuje. Idziemy do tej tak zwanej karczmy nigdzie. Cokolwiek to znaczy i cokolwiek to jest. No jest tam jakaś karczma. Ciekawe, czy grałem tam z karczmarzem. Karczma nigdzie. Okej. A ten tu siedzi. Nie rób jeden, ale rzuca jakimiś kosteczkami. Dobra, najpierw porozmawiamy z kelnerką. Ja byłem chyba u ciebie, no tak. Co kucharz przygotował na dzisiaj? Byłem u ciebie. Jakieś pierogi. Gdzieś byłem u ciebie, już w tej karczmie nigdzie. To pogadam się z Lambertem. Lambert, chodź. Co tak późno? Trawler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troeger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią wstawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Czyli nie zagramy z nim kart. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. Ale ząg to? No bo ten chłopczyk z nosem. On wszędzie jest. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Ta rozmowa się dla ciebie dobrze nie skończy, wiesz o tym. Przyjacielu. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Może się zmieniłeś, może nie. Dla mnie i dla Lamberta to bez znaczenia. Zabiłeś Aidena i chuj z tego, że masz teraz nowe życie. Nie wierzę w drugą szansę. Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. Dajesz mi wybór.
Kurwa, co to za wiedźmin, jak ja go z pięści pocisnąłem. Dzięki za pomoc, Geralt. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia, za jakiś czas. Bywaj. Ej, Lambert. O co chodzi? Zagraj ze mną w karty. Nic się nie zmieniłeś. Czyżbym słyszał zawód? Nie, zdziwienie. Ludzie zwykle z wiekiem łagodnieją, a tobie się tylko pogarsza. Mamusia zawsze mówiła, że jestem wyjątkowy. Przechodzą mi do głowy inne określenia, ale wyjątkowy też pasuje. Na razie. Trzymaj się. Ej no, Lambert, ja chcę z tą w karty zagrać. Bombę miał. Karta. Możemy pogadać? O co chodzi? Karty, rozumisz? Gwinta. Na razie. Trzymaj. No za tempo czysto. Dobra, i... Widzicie to, co ja? Potrzebuję pasa nabijanego srebrnymi ćwiekami. W przyszłym tygodniu. Dobra. Włączę to zadanie poboczne. Gwint, miecze pierogi. Od Vernona Rosha. Ciekłe pięści, 84 poziom. A ja nie mam grania z nim jeszcze? Komando wiewiórek, Pastori. Ryby w Kasaka pod areną. No na to wygląda, że nie. Dobra, ze zleceń więź. Śmiertelne rozkosze. Porozmawiaj ze strażnikiem. Tu, koło ryneczku. Koło ryneczku Lidla, ale moi drodzy, na tym kończymy odcineczek. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczyska do jutra, trzymajcie się, hej, kopopo!